30 października wspominamy błogosławioną Marię Teresę od świętego Józefa, zakonnicę. Anna Maria Tauscher van der Bosch urodziła się 19 czerwca 1855 roku w niemieckiej rodzinie protestanckiej w miejscowości Sądów, tuż przy obecnej granicy Polski z Niemcami. Wtedy te tereny należały do państwa niemieckiego. Jej ojciec, Hermann, był tam pastorem protestanckim. Matka, Maria Paulina, także wyznania luterańskiego, miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i pierwszą córkę ochrzczono jako Annę Marię. Rodzina kilka razy zmieniała miejsce zamieszkania w związku z tym, że ojca jako pastora posyłano do pracy w różnych parafiach. W tym czasie Anna podupadła na zdrowiu. Rodzice wraz z siostrą wysłali ją do krewnych na wieś. Tam Anna poznała katolicyzm. Miała 19 lat, gdy zmarła jej matka. Wtedy jako najstarsza córka wróciła do domu, pomagała młodszym siostrom i prowadziła dom. Gdy po 5 latach ojciec powtórnie się ożenił, Anna wyjechała do Kolonii, gdzie została dyrektorką domu dla upośledzonych i chorych psychicznie. Mimo sprzeciwu ojca postanowiła przejść na katolicyzm. W wieku 33 lat przyjęła chrzest w Kościele Świętych Apostołów w Kolonii. Wraz z kilkoma kobietami, które do niej dołączyły, zakładała ośrodki dla dzieci i ludzi starszych, którzy potrzebowali opieki. Po 3 latach postanowiła założyć zgromadzenie zakonne sióstr karmelitanek Boskiego Serca Jezusa i przyjęła w nim imię Marii Teresy od świętego Józefa. Od początku zgromadzenie zajmowało się opieką nad biednymi, zwłaszcza dziećmi. Jego pierwszy dom w Berlinie nazywał się Dom dla Niemających Domu. Zgromadzenie zakładało kolejne domy we Włoszech, Holandii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Maria Teresa mówiła siostrom, że mają być narzędziami, którymi boski Zbawca może się posługiwać dla zbawiania dusz. Zmarła 20 września 1938 roku, mając 83 lata, a beatyfikowana była 13 maja 2006 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Maria Teresa wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.